Także, proszę Państwa, takie ciekawe rzeczy, że Babsztyl przez półtora roku odłożył, proszę Państwa, 1,5 miliona złotych, 1,10. O, tu, no to przecież to jest szok. Ludzie potem, ona będzie miała 4,5 tysiąca pieniędzy, złotych miesięcznie. Ludzie nie mają chleba, no ale to posłanka Europarlamentu, no to. Ale mimo wszystko. Jak to jest w świecie diabła, widzicie Państwo. I ona w tym samym domu cały czas mieszka, oszczędza pieniądze, ma na dietę i nieopodatkowanych pełno pieniędzy. No to o czym my tutaj mówimy? Że aktywna, że popierała PiS? No ale po co ludzie są tacy chciwi? Dlaczego ludzie są tacy chciwi? No, faryzeusze byli chciwi, bo dzisiaj mówimy o saduceuszach, faryzeuszach. Na lichwę co brali. Dzisiaj, proszę Państwa, też mówimy o tych bankach chciwych. No ale tutaj jeszcze, proszę Państwa, miałyśmy o takim świętym prawosławnym. No. By tak wejść na Google i zobaczyć to. Też można byłoby dużo rzeczy widzieć, tak. Radio Tok FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. Taki święty prawosławny Porfyrion, proszę Państwa. Jest i wspaniały on jest. Wspaniały ten Porfyrion, tak. Który nie brał na lichwę. I taki jeden facet wpadł ze względu na Porfyrion, ze względu na swoją głupotę. Giganci, mitologia grecka, Wikipedia. Zabraźmy tego zaufania, no to dopiero przyjdzie ten lęk taki Boży, zaufanie, prawda, zaufanie. No taki można powiedzieć. No księża też tak filozofują, jak chłopski filozof. Pan Bóg też jest i miłosiernym, a jest też i sprawiedliwym, prawda? I kocha, ale też potrafi w tej miłości, jest też moment takiego, no. To nie bój się, żeby się nie napełnił lękiem, to też ma takie znaczenie rzeczywiście, że jeżeli rzeczywiście boimy się pewnych rzeczy, to tak jakbyśmy wyznawali, że Pan Bóg nie jest w stanie pewnych rzeczy pokonać, tak jakby nie był potężniejszy od wszystkich zagrożeń, które są w tym obecnym jest świecie. Jest potężniejszy, ale Bóg tak, uwzględnia pewne rzeczy, bo oni myśleli tak jak kurczaczek. Brak jest nam wiary, jeżeli nam jest brak wiary, to samo Pana Boga, to wtedy rzeczywiście Pan Bóg może nas wypełnić lękiem, ale powiązanym z tym, że właśnie objawi swój majestat i ukaże po prostu no, naszą niesprawiedliwość, naszą grzeszność i wtedy rzeczywiście jakby z trwogą popatrzymy na to wszystko, co robiliśmy. Zapraszamy do telefonu, a jeszcze jak ksiądz jakiś tego ale to jest takie, strachy na lachy, co robiliśmy. Ludzie to, co robili, robili pewne rzeczy nieświadomie, żyli, byli w niewiedzy. Nie, mi się to nie podoba, ten pieprz. Żyli, byli w niewiedzy, umarli. W Biblii jest coś takiego, jeżeli bezbożnik odwróci się od swojej złej drogi, będzie przestrzegał prawo, będzie żył na wieki. Też to jest takie pytanie dosłownie, to samo pytanie, co zadała nam Mirosława Wrześniowska, moja polonistka, i mówi, co będzie z człowiekiem, jeżeli całe życie grzeszy, a potem na samym końcu odwróci się od grzechów i będzie czynił dobrze. Co z nim? No i co będzie? No. To więc Księga Ezechiela w dwóch miejscach, bardzo piękne dwa wersety, po dwa wersety. Jeżeli bezbożnik odwróci się od złych rzeczy, będzie przestrzegał prawa, będzie żył na wieki. I tam jeszcze jest, że ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej ani synojcowskiej, bo tutaj niektórzy myślą, że wiesz,
matka rzutuje, grzechy matki rzutują na dziecko. Nie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Oczywiście. No. Także bądźmy raz. 23, 55, 56, 655, 23, 56, zagranica, 48, 56, 655, 23, 33, 48, księża Biblii nie znają. Biblii jest to jak kawa na ławę. Wyraźnie. Wyjaśnione w Biblii. Wyraźnie, wyraźnie. A tutaj oni nic nie wiedzą. Domyślają się sami. Są to chłopskie filozofy, jeden mądrzejszy, drugi głupszy, tu czasem taki ksiądz. Apollos się wypowiada, że wcale ładnie nie mówi, bo ma szczękę ściśniętą. Dlatego, proszę Państwa, my zapraszamy do radia, do pracy ludzi, którzy mówią pięknie po polsku, którzy płynnie mówią coś, chcą powiedzieć, zastanawiają się. No. Także koniecznie proszę być z nami. Tak. No i co tu będzie z tego? Jeszcze co? No. Tak, proszę. Przyjdziemy. Tu. Gdzie mój? Zobacz, deszcz jakby, nie?
ważne, no, żeby się rzeczywiście jakby doskonalić tej miłości do Pana Boga w tej wierze, bo rzeczywiście jak się ktoś wydoskonali, to potem staje się jakby wolnym od tego lęku, po prostu wolnym. Tu też można powiedzieć, że... Takie przerwy w naszym radiu, to trochę Meura Koncilia. Bardzo. No to jest troszeczkę z Biblii, parafraza z Biblii, co nas odłączyć może. Wiadomo, że nic nas nie może odłączyć od miłości. 15 minut po 19. Czas płynie. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Dariusz z Zamościa. Witamy. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza. Tutaj ja chciałem trochę, no, prawda, jeżeli prorok ma być prawdziwym prorokiem, prawda, to musi głosić Słowo Boże, nie głosić słowa swojego. I tutaj lęk, to co Jezus obiecuje, prawda, to Bóg obiecuje, że nawet głosy na naszej głowie są policzone i że jesteśmy więcej warci niż wiele wrógich, chociaż wróble są też w opiece Bożej. To tutaj trzeba byłoby powiedzieć, kto jest prorokiem, a kto nim nie jest. Bo prawdziwy prorok naprawdę głosi Słowo Boże, nie głosi słowa swego, prawda? Ale jeśli głosi Słowo Boże, to może jak być ludzie nie wiedzą, co to jest Słowo Boże, bo Biblii nie znają, znać nie chcą. A mówią, że świadkowie mają swoją, to znaczy, że duchowe pojęcia nie mają. Prawda? A nie znam to, a Boży to dar, to łaska jest od samego Boga Ojca, prawda? Dlatego prorok nie boi się świata, nie boi się opinii, choć, prawda, troska się, no bo to jest naturalna rzecz. Bo jest napisane też, że, prawda, prorok może nawet umrzeć w imię Boga. Jest no prawda, nie umarły, w sensie żyjących bezbożnych. Jak dużo on wie. Bo czy żyjemy, czy umieramy, zawsze umieram. To w imię Pana. Jeżeli prawdziwy umarły, w potencja żyjących bezbożnych, więc jakby ujawnia to, co jest fałszem, prawda, to, co nie jest Słowem Bożym i to, co jest wrogiem Bogu, prawda, to zawsze nadzieję pokłada w Bogu. Bo nawet są takie słowa, że ocal Panie syna swojego grzesznika, nie? To są słowa, które odnoszą się do człowieka, który jest jakby zniewolony przez Boga, zniewolony do tego stopnia, że tak ufa Bogu, że Pan... Tak, ale to już, Panie Dariuszu, boję się, że jesteśmy na 25 piętrze, a my w sumie mamy to czas i no mamy ten na razie dwa piętra. To warto z tej wypowiedzi Ale warto, bo Pan daleko, daleko idzie, więc może powróćmy jeszcze do... Warto wydobyć też jedną rzecz, która jest ciekawa, w tym sensie, że sprawa tego lęku właśnie, czy prorok się boi, czy się nie boi, bo prorok Jeremiasz, ale księga proroka Jeremiasza daje nam też taki wgląd w życie wewnętrzne autora, w życie, powiedzmy, proroka. I tam się okazuje jednak, że no to bycie prorokiem, ono naprawdę jest trudne. On nie mówi może, że się boi, że przeżywa jakieś lęki, ale bycie prorokiem naprawdę wiele go kosztuje. Z jednej strony czasem robi takie rzeczy, które no, nie są łatwe, bo na pewno nie byłoby nam też łatwo głosić jakieś rzeczy, nie wiem, przeciwko naszemu domowi, przeciwko naszej ojczyźnie. Jeżeli to są rzeczy, powiedzmy, szczere i prawdziwe, to zawsze jakiś taki trochę ból w sercu nam powoduje no, stwierdzenie pewnych smutnych faktów. Sami widzimy, jak często na przykład trudno jest pouczyć ludzi, którzy są nam bardzo bliscy. Jak to trudno jest być księdzem, prorokiem w swojej rodzinie, bo się ma przed sobą... No ksiądz wcale nie jest prorokiem, jak sobie on uogólnia, upraszcza. Tak samo tutaj, no, tym bardziej, że ludzie są wrodzy, sytuacja jest trudna, oni się wcale nie chcą ani nawracać, ani poprawiać. To, jak już wcześniej wspominałem, kontekst historyczny nam tutaj sugerował, że były to czasy takie właśnie drogo zamieszania, które potem też na końcu doprowadziło jednak do upadku Jerozolimy, do niewoli babilońskiej. Więc to było właśnie rzeczywiście takie pełne, dla proroka to było, że to trudno. Trudno w tym sensie, że pewnie, że ten człowiek się sam nie chciał zrobić, ale mówił, że pewnie będzie chciał zamknąć usta, chciał, żeby to słowo z jego ust nie wychodziło. Pan był poprzedni, nie zawsze mu się też ten porządek. Smutna okrucie, które się potem zrealizowało, ale to było. O Katarze dzisiaj porozmawiamy. W związku z tym wszelka blokada jest nie na rękę.
zastawką, gdyż mediatorzy zachodnich pospieszyli, żeby wygasić ten konflikt. Zresztą konflikt, który ma wielokrotnie podłoże. Ale zanim o tym podłożu będziemy rozmawiali, to pytanie o owych popleczników, tych, którzy chcą, by ten konflikt zakończył się jak najszybciej. Poplecznicy z Europy. Tak, między innymi również ze Stanów Zjednoczonych. To ciekawe, bo przecież Donald Trump powiada, że to właśnie Katar jest tym miejscem, z którego ruszają terroryści, a w każdym razie terroryści są tam wspierani. No i to jest tak, moneta dolarowa ma stronę orła i reszkę. Czyli, że terroryści z Kataru, ze strony Kataru. Trump oskarżył, i słusznie zresztą, Katar o wspieranie terroryzmu, głównie finansowego, ale nie tylko. I w Waszyngtonie, a głównie w dowiedzieli się, skąd są to dowody bardzo obciążające emira Kataru. I to, co mówił Trump na czyli spotkaniu to biznes, z Arabii Saudyjskiej, czyli to internet, że konieczne jest, aby kraje arabskie zerwały finansowanie terroryzmu, to nie było na tyle do Arabii Saudyjskiej, co do niektórych książąt Arabii Saudyjskiej, ale głównie właśnie do Kataru. Więc to jest z jednej strony to, co mamy. A Doha finansuje, wspiera, jeszcze będziemy może mówili potem jeszcze, jakimi środkami również wspierała tak zwaną wiosnę arabską, która nie była tak spontaniczna, jak nam się w Europie na początku wydawało. I nie była tak prodemokratyczna. Jak nie była tak prodemokratyczna, zresztą instytut taki istnieje specjalny w Katarze, będziemy za chwilkę o tym mówili, prawda, który zajmuje się bardziej wywiadem i sponsorowaniem terroryzmu troszeczkę jak... zabawka z Kataru, taka mądra. Lat 30. i 20. Ja bym zabrała jej wszystkie pieniądze. Tak jest. Ale z drugiej strony, 100 razy więcej nie może przecież zarabiać od kogoś innego. A czy ona ma inny żołądek, czy ona ma inne oczy, inny organizm? Nie może być tak. No. Jeszcze tam w Brukseli, ale tu w Warszawie. Ale chodzi również o towary inwestycyjne. Pamiętajmy, że chodzi o gaz między innymi, do gazu potrzebne. Tutaj też Radio Maryja mówi o misjonarzach. Nie mają zielonego pojęcia o misjonarstwie. Misjonarstwo nie głosi przeciwko jakiemuś narodowi czegoś złego. Bo to, co było, dotyczyło Żydów, to już teraz do wszystkich ludzi się głosi, do wszystkich narodów. My nie mówimy źle, tylko mówimy ogólnie, że ewentualnie, jeśli chodzi o Armagedon, wojna Boga z ludźmi, no ale ludzie mówią na przykład o świadkach Jehowy, że są apolityczni, że my jesteśmy apolityczni, jeżeli by mówimy, że Bóg jak coś zniszczy zły świat ludzi. No i w sumie, skoro ludzie zawiedli, to już ta kara Boża jest odłożona i będzie wykonana, będzie. Oczywiście w Armagedonie, będzie. Wszyscy są zainteresowani, żeby to embargo zbyt długo nie trwało, żeby zbyt długo nie trwała posucha w wydawaniu dolarów katarskich. To w takim razie zajmijmy się teraz owym instytutem, o którym pan wspomniał, i zajmijmy się powodami, dla których w gruncie rzeczy Katar zajął się sponsorowaniem czy wspieraniem tego, nie chcę powiedzieć może nawet terroryzmu, ale tego radykalnego, super radykalnego islamu. No można jednak powiedzieć o części terroryzmu, dlatego że część pieniędzy katarskich, wyśledziły to agencje wywiadowcze zachodnie, trafia na konta, którymi się posługują terroryści z Al-Kaidy i nie tylko z Al-Kaidy, zresztą teraz państwa islamskiego, tak zwanego, czyli z kalifatu. Istnieje w Katarze pierwsza inwestycja wielka nowoczesnego emira, ponieważ jego ojciec wyrwał się Anglikom. Pamiętajmy, że w latach 60. trzeba wrócić do tego czasu. Katar był wielką skrzynią piachu. Nic nie było. Kilka wiosek rybackich zagubionych, kilka plemion walczących ze sobą starymi dwururkami. Kraj zagubiony pod protektoratem angielskim. Kiedy znaleziono ropę naftową, emir wyrwał się spod kurateli brytyjskiej, zresztą szermując hasłami jawnie antykomunistycznymi, twierdził, że będzie ostoją przeciwko wpływom rosyjskim, wówczas rozpowszechniającym się na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Syrii, prawda, w Jemenie. I to było wtedy bardzo na rękę Zachodowi. W miarę wzrastania tego bogactwa petronaftowego, gazowego właściwie. Współcześnie już niewyobrażalnego. Niewyobrażalnego. Zaczęto tworzyć nowoczesne inwestycje, przy czym emir wpadł, już jego syn, na doskonały pomysł. O ile Arabia Saudyjska ma równie, albo jeszcze on odkrył prawosławie, ten człowiek. To trzyma się zasady kraj wewnątrz bardzo konserwatywny. Jedną z najwybitniejszych postaci świata prawosławnego w naszym stuleciu był bez wątpienia Serafim Rose.
Amerykanin, który po długich poszukiwaniach odkrył dla siebie duchowość wschodniego chrześcijaństwa. Został mnichem i wraz z Hermanem, założycielem pustelni w północnej Kalifornii, odnowił najlepsze tradycje wczesnego monastycyzmu. Propagował powrót do dziedzictwa ojców Kościoła, lecz nie przez intelektualne zgłębianie ich myśli, a naśladowanie doświadczenia duchowego. Na teologię ojców patrzył nie jak na pobożną archeologię, ale zbiór życiowych wskazań. No to dużo tego czytać. Przyjmie tą rolę dużego gracza, chciałby nawet zostać głównym graczem na Bliskim Wschodzie, i zacznie zmieniać tą szachownicę. Między innymi wypadki i w Tunezji, potem w Egipcie, potem mamy... Święci prawosławni. To wszystko, wszędzie mieliśmy rękę. Mówiło się tym o wiośnie arabskiej, ale tak naprawdę Katar wykorzystał doskonałą znajomość psychologii niezadowolenia i faktycznie nędznej sytuacji zarówno tych wykształconych, jak i niewykształconych, którzy nie mieli z czego żyć, korupcji, nepotyzmu i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystanie tego paliwa, które po prostu się samo im pchało do ręki, spowodowało, że wsparli bardzo energicznie tą rewolucję w świecie arabskim, która nie była rewolucją, bo za tym stali bracia muzułmańscy, a to jest ukrupanie szalenie konserwatywne jeszcze z lat 40. i pamiętajmy, że w latach 40. bracia muzułmańscy byli sojusznikiem Hitlera w czasach II wojny światowej w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Ale wracając, więc z drugiej strony byli bankierem braci muzułmańskich, którzy byli bardzo bogaci, bo ściągali swoje podatki również dla organizacji. Którzy wykorzystali arabską wiosnę, tę predemokratyczną tak teoretycznie. Jest. I wykorzystano to bardzo sprytnie, ponieważ emir zobaczył, że BBC jest potęgą, czyli brytyjska radiofonia i telewizja jest ogromną potęgą. Postanowił skopiować ten przykład, przenieść na Bliski Wschód. Powstała Al Jazeera. Powstała Al Jazeera, potężne narzędzie propagandy. Chociaż on faktycznie głosił, że to będzie bezstronna informacja, ale tak naprawdę była to potężna tuba, która przyczyniła się i podgrzewała jakby ten piec cały arabski, który już wrzał i tak, i tak. Co więcej, pamiętajmy, że są dwa kanały jakby. Al Jazeera, to co my obserwujemy, większość, to jest po angielsku. Natomiast wersja arabska kompletnie nie przystaje. I o ile wersja angielska próbuje silić się na bezstronność, to ta wersja arabska jest po prostu tubą propagandową bardzo brutalną konserwatywnego islamu. A powiedzmy o tym instytucie, który właśnie jest instytutem szerzącym demokrację. Tak, on formalnie ma szerzyć demokrację i badać tendencje w społeczeństwie arabskim. Za tym szyldem kryje się bardzo dobrze zorganizowany wywiad, chociaż kraik tak mały, ale korzysta z właśnie ludzi konserwatywnego nastawienia, różnej specjalności, od ludzi, którzy zajmują się techniką komputerową, a więc również wprowadzenie złośliwych, prawda, wirusów, chorób i tak dalej, do zdobywania informacji wszelkich o wszystkim. Ten instytut korzysta również po części z dziennikarzy Al Jazeera, którzy nie są takimi stuprocentowymi dziennikarzami, bo ci ze strony arabskiej składają raporty o krajach, w których rezydują, o tendencjach, które rezydują, które podobno wykraczają, wykraczają poza normalną pracę dziennikarską. Ten instytut tak naprawdę był właśnie głównym maherem, jeśli można takiego słowa użyć, przy wiośnie arabskiej. Nie darmo wzięto na początku kraj najbardziej pozachodni, czyli Tunezję, którą wykorzystano obiektywne warunki, które istniały niekorzystne, rozpalono to i potem ten ogień, płomień rewolucji, który przeszedł przez Egipt, doprowadził do kogo? Bracia muzułmańscy przejęli władzę. Próba następna obalenia Asada, oczywiście autokratycznego dyktatora krwawego, ale próba zamienienia go nie na ruchy demokratyczne, które nie śmiało podporować, ale na organizacje stricte konserwatywne, żeby nie powiedzieć quasi terrorystyczne. Czyli z tego wszystkiego, co pan do tej pory powiedział, panie redaktorze, wynika jasno, że jednak powody do tego, żeby zablokować czy izolować Katar, były. Ale w takim razie powiedzmy, jakie skutki gospodarcze, jakie skutki ekonomiczne dla takich krajów choćby jak Polska, które importują gaz z tamtego rejonu, ta blokada może mieć? No niewielkie, dlatego że eksport gazu trwa cały czas. Ta blokada nie dotyczy gazu. Z drugiej strony dotyczy oczywiście na początku, przez pierwsze 24 godziny wszyscy się obawiali, że Katarczycy padną z głodu, no bo
połączenia lądowe zostały przerwane, a Katar importuje 120% tego, co konsumuje. Ale natychmiast znalazł się sojusznik, paradoksalnie w świecie arabskim, rywale z Teheranu, Irańczycy przysłali samolotami tony żywności. Rywale Arabii Saudyjskiej. A rywale Arabii Saudyjskiej, ponieważ ta rozgrywka w świecie jest rozpatrywana nie tyle jako uderzenie sponsora, czy też bankiera terroryzmu, czy też konserwatywnych ruchów islamskich, co w rywala Arabii Saudyjskiej, która również sponsoruje, może nieoficjalnie, mniej, może nie... Jak jeszcze ludzie potrafią żyć? Jakim kosztem? Liczy ponad 5000 książąt, wspiera ze swojej kiesy aktywnie takie... Jak ludzie potrafią żyć? I teraz rywalizacja kosztem państw. Tendencja konserwatywnego islamu Arabii Saudyjskiej była eksportowana aż do Algierii. Te zamieszki krwawe, które znalazły się w Algierze w latach 80. i 90. były sponsorowane przez wahabitów. I teraz zderzenie między wahabitami a ugrupowaniami wspieranymi przez Katar doprowadziły do konfliktu politycznego i głównego starcia, który mamy teraz na Bliskim Wschodzie. I w tej sytuacji już mniej więcej wiemy, jakie jest tło tego wszystkiego, co dzieje się wokół Kataru. Jednym słowem, sądzi pan, że to się szybko zakończy? Arabia Saudyjska zapewne nie chciała zdusić Kataru. Zresztą w świecie arabskim te konflikty rozgrywa się raczej tak per procura i delikatnie. Była to nauczka raczej, to był pierwszy sygnał. Nie przestaniecie, zrezygnujcie z swojej roli, to wam odpuścimy. Ja przypomnę, mówił Mariusz Borkowski, korespondent w krajach Bliskiego Wschodu przez wiele lat. Bardzo dziękuję. A my pozostajemy na wschodzie, ale znacznie bliższym geograficznie. Mołdawia, rozdźwięk pomiędzy prorosyjskim prezydentem i proeuropejskim premierem. W którą stronę zmierza ten niewielki kraj? Dlaczego warto o nim mówić? Tomasz Chorbowski, szef Centrum Informacyjnego dla Inicjatyw Lokalnych w Kiszyniowie. Mołdawia jest takim miejscem, które jest położone gdzieś pomiędzy Europą Zachodnią, Rumunią, Europą Wschodnią, Ukrainą, Rosją, trochę też Europą Południową, Bałkanami. I myślę, że z tego punktu widzenia to jest szalenie ciekawe, interesujące miejsce. Myślę, że jest bardzo ważna dla Europy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Europa, czy Unia Europejska, czy w ogóle koncept, projekt europejski, możemy sprawdzić, na ile on jest atrakcyjny, skuteczny i inicjujący. A sądzi pan, że w tej chwili trwa swoisty bój o Mołdawię, bój pomiędzy Zachodem i Wschodem? Do pewnego stopnia tak. Czasami mam wrażenie, że ten bój jest pewnego rodzaju teatrem. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest bój. To, o czym pan mówi, wprowadza pewnego rodzaju paradygmat konfliktu. To w takim razie mówmy o rywalizacji. O rywalizacji Wschodu i Zachodu. Też bym nie nazwał tego rywalizacją. Bardziej bym powiedział o tym, że jest takim miejscem, gdzie my możemy się sprawdzić. To znaczy, jeśli my jako Europa budujemy nasz projekt na prawdziwych wartościach, to ten projekt powinien być projektem uniwersalnym. Ten projekt może być uniwersalny. Mówimy o kraju europejskim, nie mówimy o zupełnie innej kulturze, wrażliwości. Mówimy jednak o kraju europejskim. Więc jeżeli budujemy ten projekt na wartościach, to on powinien być atrakcyjny sam przez się. Niekoniecznie musimy o coś rywalizować. Dzisiaj jest takie poczucie trochę, że polityka europejska w Mołdawii poniosła porażkę. Czasami się spieramy, kto jest winny. Czy jest winna Mołdawia, społeczeństwo mołdawskie, elity polityczne, które nie dorosły, niektórzy tak twierdzą, do projektu europejskiego, czy raczej winna jest polityka europejska, która nie była oparta o wartości, o to, że nam na Mołdawii po prostu zależy. A czy rzeczywiście w tej chwili projekt europejski w Mołdawii przeżywa pewien kryzys? Sądzi pan, że rzeczywiście społeczeństwo Mołdawii jest w tej chwili w jakimś stopniu zniechęcone do Unii Europejskiej, do projektu europejskiego? Kryzys Europy w Mołdawii nie polega na tym, że istnieje jakieś błędne przekonanie o tym, że w Unii Europejskiej poziom czy jakość życia jest gorsza. Bo wszyscy wiedzą i wszystkie badania społeczne o tym mówią, że w Europie po prostu żyje się lepiej. Natomiast to, co przeżywa kryzys, jeśli mówimy o projekcie europejskim w Mołdawii, to wiarygodność. Myśmy jako Europa stracili wiarygodność, że nasza oferta dla Mołdawii jest ofertą realną i też zdarza się, że politycy europejscy
budują pewnego rodzaju sojusze z czysto takich geopolitycznych, politycznych, krótkowzrocznych pobudek z ludźmi, którzy nazywają się politykami proeuropejskimi, czy partiami, które nazywają się partiami proeuropejskimi, ale nie do końca w polityce, czy w konkretnych decyzjach, czy w ich sposobie zachowania, podejmowania decyzji, tą europejskość widać. To znaczy, ja myślę, że jako Europa popełniliśmy pewien błąd, bo pewne partie nazwaliśmy partiami proeuropejskimi. Nie nazwaliśmy reform, nie nazwaliśmy polityk, nie nazwaliśmy podejściem europejskim, a nazwaliśmy europejskim czy proeuropejskim pewne partie, nazwiska i staliśmy się zakładnikiem tego, co oni robią, jakie decyzje podejmują, nie do końca zawsze zgodne z tym, co byśmy chcieli. A czy ta utrata wiarygodności przez projekt europejski na terenie Mołdawii, czy ta utrata wiarygodności sprawia, że w tej chwili Mołdawianie z większą sympatią i z większym zainteresowaniem patrzą na propozycję płynącą ze wschodu? Myślę, że w pewnym sensie tak jest. Myślę, że to wynika z tego, że ta propozycja ze wschodu jest dla nich bardziej konkretna i bardziej realna. Wszyscy tutaj pamiętają, jak kwitła mołdawska gospodarka dzięki współpracy z Rosją. Mołdawska gospodarka boryka się z dużym problemem braku infrastruktury, braku takiej infrastruktury przetwórczej, a rosyjski rynek tego nie potrzebował. To znaczy przyjeżdżały ciężarówki, które wywoziły mołdawskie pomidory, jabłka, winogrona, wiozły to do Rosji. Był z tego ogromny dochód i wszyscy to pamiętają, więc ta oferta rosyjska jest cały czas ofertą otwartą i w tym sensie, w takiej krótkowzrocznej perspektywie, to ta oferta, nazwalibyśmy ją symbolicznie rosyjską, jest ofertą, która przynosi wymierne korzyści z dnia na dzień. A ponieważ my, jako Europa, straciliśmy w pewnym sensie wiarygodność, którą mieliśmy, wydaje się, że mieliśmy tej wiarygodności, a także braku wiary Mołdawian w poprawę sytuacji w kraju, jest emigracja. Marina Albus, Centrum Informacyjnego dla Inicjatyw Lokalnych w Kiszyniowie. Zgodnie z ostatnim spisem ludności, około 400 tysięcy ludzi nam wyjechało. Dla Mołdawii 400 tysięcy ludzi to około 15% całej ludności. To też pokazuje, że Mołdawii stało się gorzej. Dokąd te 15 niemal procent społeczeństwa mołdawskiego wyjeżdża szukać pracy, szukać lepszego życia? Społeczeństwo mołdawskie jest podzielone na dwa kierunki geopolitycznych. Tak samo ludzie wyjeżdżają w dwa kierunki. To jest Europa, jest Rosja, to są dwa najważniejsze kierunki. Do tych państw, gdzie poziom życia jest lepszy. I jeszcze można zauważyć taki trend, że jak wcześniej ktoś wyjeżdżał i wysyłał pieniądze tu do Mołdawii, żeby utrzymywać na przykład dzieci, starszych rodziców, to dzisiaj jest tak, że zostają tylko osoby starsze, a już te rodziny zdolne do pracy wyjeżdżają i potem przez rok, dwa, trzy starają się zabrać dzieci ze sobą, bo już nadziei, że będzie lepiej, jest coraz mniej. Dzień dobry. Czy może ja to chcę źle widzieć, że nowy telefon mamy i teraz, kiedy, czy to SMS-em przyjdzie faktura dokładności, co, jak i kiedy, i to nic nie przychodzi na SMS? Z której wywodzi się obecny prezydent Mołdawii, partia, która bardzo wyraźnie opowiadała się... No być może tak, ale czy to można coś wiedzieć na ten temat? ...z Rosją, a sam prezydent mówił o tym, iż należy zrezygnować z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Tak, zgodnie z badaniami opinii obywateli, ponad 50% by dzisiaj zagłosowało za partię socjalistów. Wśród tych wyborców są ci, którzy zawsze by zagłosowali za partię socjalistów, bo ten kierunek prorosyjski jest dla nich bliższy. To są mniejszości narodowe, które zamieszkiwają tereny Mołdawii, rosyjskojęzyczni w większości. Wśród tych wyborców też mogą się znaleźć te osoby, które by głosowali za kierunek proeuropejski, jakby ten kierunek był przedstawiony przez inne władze, przez inne partie. W przypadku takich osób ten głos będzie bardziej nie głosem za partię socjalistów, a takim głosem przeciwko temu systemu, który dzisiaj istnieje w Mołdawii. A ten system władzy, który istnieje w Mołdawii, symbolizuje postać Władimira Plachotniuka, czy tak? Jasne, że tak. Dla większości obywateli Mołdawii jest jasne to, że chociaż ten człowiek nie zajmuje żadnej pozycji w rządzie mołdawskim, ale tak naprawdę on tu rządzi wszystkim. Na przykład jak przychodzisz do domu, włączasz telewizję i widzisz, że pan Plachotniuk jest... A można tutaj na ten telefon też do mnie tu przesłać? ...do Bruksela i do Waszyngtona. Bo jak twierdzą eksperci,
problemem no tak. Mołdawii jest to, no i co tam jest? Pozapaństwowi starają się wpływać na politykę władz, a nawet tworzą. To wszystko w tym wydaniu magazynu Świat w powiększeniu. Żegnam się z Państwem, Krzysztof Renik. Do usłyszenia. Tak. Reklama. Gdzie jest człowiek, który widział nową insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend. Aha. W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galerię. I tam numer konta będzie podany też, tak? Czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Dobra, dobra. Okej, okay. Jeszcze jedno takie pytanie. Czy tam nie ma nic takiego, jeżeli chodzi o gry, włączonego, co by tam podbijało te kwoty niepotrzebnie? Co można byłoby usunąć? No, na 943, tak? O właśnie. Tak, tak, to trzeba zablokować, tak, niech on to zablokuje, wszystko, co tam takie byłoby. To znaczy na ten mój 988, a niech pan to zablokuje, bo nie korzystam na razie, to ewentualnie potem. 60 zł, tato! Tak, tak, ten 493 niech pan zablokuje, bo ja nie wiem, czy ja mam go z powrotem, bo czy to kolega jeszcze ma, ale skoro pan mówi, że tam jesteś na bito. Masz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Który jest internetowy? Włączamy niskie ceny. Aha, ten 490, tak, to chyba mam go, dobra, to jest internetowy. To nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe drgnienie. Też. Bo gdyby te gry, co pan tam mówił, na ten nieinternetowy, to by to tyle nie kosztowało, prawda? Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących. A no właśnie, to czyli, że... No to niech pan tam zablokuje to wszystko, ja zaraz to zrobię. Podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dobra, dobra. No. No to chyba byłoby tam jakiegoś czegoś dziwnego, tam nie widać takiego, żeby to już rzeczywiście to powiedziało właśnie. Żeby nowoczesne technologie niepotrzebnie zmieniają rytm naszego życia, czy tego chcemy, czy nie. Czasami więc przestajemy rozumieć, o co w tym dobra wszystkim chodzi. Zatem większy dystans, poczucie humoru, satyra, dziękuję wzajemnie, stają się wytchnieniem. A czy tworzenie muzeum sztuki, na przykład karykatury, ale i edukacji, może być sukcesem? Nabijemy. Co trzeba umieć, ile wiedzieć, żeby to obcowanie ze sztuką wywoływało uśmiech i refleksję? O tym w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Spotkanie z Elżbietą Laskowską, dyrektor Muzeum Karykatury. Maja Kluczyńska, najbliższa niedziela o 13.15. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Polska sprzeciwia się stałemu i obowiązkowemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Trwa pierwsza gala wręczenia nagród gospodarczych Polskiego Radia. Rozpoczęły się wakacyjne wyjazdy, policja apeluje o ostrożność. Maja Borkowska, zapraszam. Polska sprzeciwia się stałemu i obowiązkowemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Warszawa czeka też na szczegóły brytyjskiej propozycji dotyczącej praw Polaków na wyspach po Brexicie. To najważniejsze polskie postulaty na zakończonym właśnie w Brukseli szczycie Unii Europejskiej. Brexit, migracja, ale i wspólna obronność były głównymi tematami obrad. Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, czeka na konkretne propozycje ze strony Londynu. Chodzi o sprawę obywateli krajów Unii, którzy mieszkają na wyspach brytyjskich. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapewniała, że ci, którzy mieszkają od co najmniej 5 lat, będą mogli legalnie zostać, a rodziny mieszane nie będą rozdzielane. Liderzy innych krajów Unii uznali, że takie propozycje są niewystarczające. Polska premier Beata Szydło chce poczekać na szczegóły. Określiłabym tę ofertę jako wstępną. To jest dobra propozycja otwierająca możliwość rozmowy szczegółowej na przyszłość, natomiast to jest oferta, która jeszcze nie jest doprecyzowana. Beata Szydło poinformowała,
informowała też, że Polska sprzeciwiła się propozycjom obowiązkowego podziału migrantów i kar za ich nieprzyjęcie w tworzonym właśnie prawie azylowym Unii Europejskiej. Dyskusja w tej sprawie została na razie odłożona. Polska zadeklarowała natomiast, że weźmie udział w tworzonym w Unii programie ściślejszej niż dotąd współpracy w zakresie obronności. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Bruksela. W Brukseli doszło też do spotkania liderów Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski, z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, po tym jak Macron skrytykował państwa Europy Środkowej za jego zdaniem nieszanowanie wartości Unii. Polska poprosiła o lepszą komunikację z Paryżem. 16 nominacji dla przedsiębiorstw i 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa pierwsza gala Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Wiceprezes Polskiego Radia Mariusz Staniszewski mówił w rozmowie z Radiową Jedynką, że wyróżnione zostaną przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki i promocji Polski na arenie międzynarodowej. Instytucja taka jak Polskie Radio, czyli ciesząca się dużym zaufaniem społecznym, nie może przechodzić obok tego, co się dzieje. Także w gospodarce. Gospodarka jest bardzo ważną częścią nie tylko naszego życia, ale układu geopolitycznego, z którym mamy dzisiaj do czynienia, tu się zmienia. I widzimy, że polskie firmy osiągają coraz lepsze wyniki, mają coraz większe znaczenie nie tylko w regionie, ale także globalnie. Gospodarka determinuje nasze życie i dlatego zdecydowaliśmy się wyróżniać co roku tych, którzy bezpośrednio i pośrednio mają największy wpływ na nasze życie. Ekspert ekonomiczny w Kancelarii Prezydenta, profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej uważa, że takiej nagrody do tej pory brakowało. To jest znakomita sprawa, znakomita promocja. My potrzebujemy promować i mamy co promować, to jest bardzo ważne. Często deficyt tej promocji powodował, że osoby, które gdzieś tam wychodziły z jakimiś dobrymi inicjatywami, ja wiele znam takich właśnie sytuacji, one po prostu myślały, że tutaj nic się nie dzieje, nie ma szans, w związku z tym gdzieś tam minęły po drodze. Pomysłodawca konkursu i wiceszef radiowej Trójki Wojciech Surmacz przypomniał, że wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Pierwsza kategoria przełomowe rozwiązanie dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Druga Filantrop Polski to nagroda dla najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną. Trzecia Skarb Narodowy dla najlepszej spółki Skarbu Państwa z najlepszymi wynikami finansowymi rok do roku. Czwarta kategoria Ambasador Biznesu RP dla firm skutecznie promujących polskie produkty za granicą. I ostatnia kategoria Dobry Zarząd. Jednemu spośród laureatów zostanie też przyznana nagroda główna redakcji gospodarczej Polskiego Radia. Wyboru firm, które wygrały w poszczególnych kategoriach, dokonała kilkuosobowa kapituła. Zasiedli w niej wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, dyrektorzy anten Polskiego Radia, Jedynki, Trójki i PR24 oraz grono ekspertów. Na drogach wyjazdowych z miast możliwe są dziś większe korki niż zwykle. Rozpoczęły się wakacje. Wiele rodzin wyrusza na wypoczynek. Policjanci przypominają, że na głównych szlakach komunikacyjnych w kraju można się spodziewać większej liczby patroli. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji radzi kierowcom, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzili podstawowe elementy samochodu, jak stan bieżnika opon, oświetlenie czy wycieraczki. Pamiętajmy, że ten czas wakacyjny to jest także czas gwałtownych burz. Może się okazać, że jest piękna, słoneczna pogoda, kilka czy kilkanaście kilometrów dalej łapie nas gwałtowna burza, jest naprawdę duży opad deszczu, a wycieraczki nie zdołają zebrać tej wody z szyby. Nie trudno zatem o tragedię. Policjanci zwracają uwagę na sposób przewożenia dzieci. Kontrole dziecięcych fotelików nie są tylko wypełnianiem formalności. Chodzi o to, żeby te pasy bezpieczeństwa, które są w samochodzie zamontowane, są przewidziane co do zasady dla osoby dorosłej, żeby one przechodziły przez bark, a nie przez szyję dziecka. I to jest taki wyznacznik i dla kierowcy, i dla policjanta. Nikt nie będzie tutaj stał z miarką i sprawdzał, czy dziecku centymetr czy dwa brakuje do przepisowych miarów, tylko chodzi o to, żeby w tym pojeździe to dziecko siedziało bezpiecznie, gdyby doszło do gwałtownego hamowania, żeby to dziecko się po prostu nie udusiło tymi pasami. MSWiA i policja radzą, aby udający się w wakacyjną podróż zainstalowali na smartfonach darmową aplikację Moja Komenda. Dzięki niej łatwo znajdą najbliższą komendę policji i numery lokalnych policyjnych telefonów. I jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Miejscami przelotny deszcz. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni. W rejonach podgórskich od 11 do 13. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Aha, no i tak. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Punktualnie 6 minut po 20. Dziś piątek w kalendarzu 23 czerwca. Mateusz Drozd, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam do północy. A co przed nami? Pamiętaj, to Solidarność, to audycja Leszka Rysaka o 20.35 na naszej antenie. Tymczasem w studiu Filip Jastrzębski, jego gość, to znaczy, że przed nami sport.
sportowy. Dobry wieczór. Dziś będziemy rozmawiać o szermierce. Podsumujemy zakończone niedawno Mistrzostwa Europy w Tbilisi. Będziemy rozmawiać również o Mistrzostwach Świata nadchodzących, które już za miesiąc w Lipsku, oraz będziemy dyskutować nad stanem polskiej szermierki. A w studiu Adam Konopka, prezes Polskiego Związku Szermierczego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw zapytam o Mistrzostwa Europy w Tbilisi. Jak można podsumować? Pozytywnie, negatywnie, neutralnie? Z umiarkowanym optymizmem. To znaczy, rzeczywiście mieliśmy wielu zawodników, którzy przegrali o te nasze wymarzone finały, czyli szerokie finały, czyli ósemki, to były trzy florecistki, dwóch florecistów. Ewa Nelip walczyła o medal. No, pewnie marzył nam się jakiś medal. Nie marzył, no planowaliśmy, że wrócimy z jakimś medalem. No, niemniej jednak nie udało się. Tych chętnych do medali jest coraz więcej. Europa się rozszerzyła bardzo mocno. Konkurencja coraz większa, natomiast młodzież pokazała się na tych turniejach z bardzo dobrej strony. Ci ludzie, którzy zakończą swoją juniorską karierę, to jest ten moment, który wprowadzamy ich do pierwszych drużyn. Na te Mistrzostwa Europy patrzyliśmy chyba też przez pryzmat tych ubiegłorocznych Mistrzostw Europy w Toruniu. Tam był ten jeden medal Renaty Knapik-Miazgi. No i też oczekiwaliśmy, że może właśnie szpadzistka, a może jakaś drużyna po ten medal sięgnie. No było blisko w niektórych konkurencjach, chociażby Ewa Nelip, o której pan wspomniał, czy drużyna szpadzistek na piątym miejscu, no ale zawsze czegoś brakowało. Czy brakowało bardziej szczęścia, czy trochę więcej niż tylko szczęścia? No pewnie całym sztabem szkoleniowym zadajemy sobie pytanie, dlaczego przegrywamy te końcówki. Fajnie nam idzie, wszystko w porządku, jest do pewnego momentu rzeczywiście przy 44 czy przy 14 jakoś dajemy zadawać sobie te trafienia. No teraz idziemy na duże badanie do Instytutu Sportu, który pewnie odpowie, gdzie mamy jeszcze te rezerwy. No bo wszyscy szukamy rezerw. No, ci zawodnicy są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, są absolutnie zmotywowani, nawet być może za bardzo zmotywowani, więc pewnie tu w tym obszarze, który dotyczy psychiki i tych rezerw, których szukamy, właśnie pewnie w głowach, a głowy tych szermierzy są naprawdę wspaniałe, otwarte, no i z olbrzymim potencjałem. Czyli to jest tak, że możemy przypuszczać, że technicznie, fizycznie wcale nie odstajemy tej światowej czołówce, a problem właśnie leży w głowie? Fizycznie to też jest takie pytanie. Myśmy sobie pozwolili na pewien eksperyment kilka lat temu na Mistrzostwa Świata w Kazaniu, bo oczywiście nie dysponujemy takimi budżetami naukowo-badawczymi, jak ma reprezentacja Włoch, która 2 miliony euro poświęca tylko i wyłącznie na badania dotyczące szermierzy. Wzięliśmy tam panów z Carolina Medical Center, które obserwowali. Staraliśmy się szpiegować to złe słowo, ale podejrzeć, co robią Włosi, w którą stronę. No pewnie też idziemy w tą stronę, czyli pewnie jakichś takich bardzo racjonalnych diet, których też się boimy, bo one muszą być pod absolutną kontrolą lekarza, no ale też takich programów psychologicznych, tak, szermierka, jak niektórzy mówią, są szybkie szachy, tam zapadają decyzje, które są nieodwracalne. Przy 14-14 trzeba podjąć decyzję, czy to ma być zasłona, czy natarcie. Tego się już potem nie da odwrócić. No właśnie, a czy to nie jest tak, że im mniej myśli się w tym kluczowym trafieniu, tym lepiej to potem wychodzi? No sam pan był szermistą, to pan wie, że takie... No pewnie automatyzm na pewnym poziomie istnieje, natomiast już na tym najwyższym poziomie ten automatyzm musi funkcjonować i pewnie część jest na odruchach i te odruchy muszą być wyćwiczone, natomiast no tam już trzeba kalkulować, tak? Jak się będzie zadawało ostatnie trafienie, to już jest zimna kalkulacja. No i marzymy o tym, żeby była zimna, pozbawiona emocji. Wracając jeszcze do Mistrzostw Europy w Tbilisi, najpierw porozmawiamy o szpadzistkach, bo to była największa nasza nadzieja, zarówno w turnieju indywidualnym, jak i drużynowym. No i tam Ewie Nelip zabrakło niewiele. No w zasadzie kilku trafień. Wydawało nam się, że z Ndolo, taką bardzo uroczą, znakomicie mówiącą o niemiecku, czarnoskórą reprezentantką Niemiec, która pierwsze 8 lat trenowała w Polsce, mamy szansę. Rzeczywiście taka bardzo dobra zawodniczka dla Ewy. Ewa miała bardzo dobry sezon w Pucharach Świata. Ja przypominam, to jest powyżej 200 zawodniczek. Państwo, którzy się szermierką nie interesują, nie bardzo sobie zdają sprawę, jaką jest skala tych turniejów. No szczególnie w szpadzie, gdzie właśnie szpadzie jest 300 zawodników, tylko jedno pierwsze miejsce. U dziewcząt jest około ponad 200 zawodniczek, też tylko jedno pierwsze miejsce. I dostać się do tej ósemki, a potem już do czwórki, co Ewie się udało dwukrotnie, no to już jest creme de la creme, tak? No i potem jedno trafienie decyduje o tym, czy się ma medal, czy się nie ma. Rzeczywiście ten poziom w szpadzie. No i Bartek Język, który jest od jakiegoś czasu trenerem kadry narodowej, bardzo fajnie buduje ten zespół. Mamy nadzieję, że te indywidualne sukcesy, bo mieliśmy jeszcze finał przecież i Miazgi, mieliśmy i Pytki finał, tak, ósemkę młodej
nowej zawodniczki AZS-u AWF-u, czyli mieliśmy 4 finały, 5 finałów, bo 3 były, 3 były Ewy, no to, to jest prognostyk, że jak uda nam się to zbudować w drużynie. Dlaczego w drużynie? Ponieważ kwalifikacje olimpijskie dalej są przez drużynę, tak? Czyli po to, żeby zakwalifikować się do Igrzysk Olimpijskich, no to jest właśnie droga przez drużynę, czyli kluczem jest wybudowanie drużyny. No właśnie, drużyna to 3 walczące zawodniczki, ale tak naprawdę 4. Jeśli chodzi o następne bronie, to szpadziści, najbardziej doświadczony. Radosław Zawrotniak na najwyższym 16 miejscu. No tam była pewna zmiana pokoleniowa i też Zawrotniak raczej, z tego co słyszałem, ma być już odsuwany na boczny tor, tak żeby ci młodzi mieli więcej do powiedzenia. Nie, tak się nie wydarzy. My nikomu niczego nie damy za darmo, tak? Radek to jest znakomity zawodnik z wielkim dorobkiem. Przytrafiła mu się kontuzja w zeszłym roku, wystartował wyłącznie w turnieju indywidualnym. W turnieju drużynowym trener go nie widział w tym składzie i pewnie taka sama sytuacja. Nie wiem, czy jeszcze jesteśmy przed ustaleniem składów na Mistrzostwa Świata, ale też nie bardzo sobie wyobrażam Radek bez Mistrzostw Świata w polskiej drużyny, bez udziału indywidualnie, przynajmniej Radka Zawrotniaka, który jest zawodnikiem w tej szpadzie. On może wszystko wygrać, wszystko przegrać, tak jest. Tak wygląda ta szpada, natomiast no to... No pewnie młodzi ludzie idą, tam idzie wspaniała drużyna młodych ludzi. Ale może też potrzeba w drużynie takiego właśnie lidera utytułowanego, tego, który był autorytetem, czy jest nawet nadal autorytetem. Wie pan, ja się nawet boję, że my nie mówimy o drużynie, w szermiece mówię turniej drużynowy, to jest bardziej sztafeta, prawda, w piłce nożnej, w siatkówce, w piłce ręcznej, tam trzeba wybudować relacje między tymi zawodnikami. No ale duch drużyny, a w szpadzie na pewno obowiązuje, natomiast panowie dostają wynik, czy też panie dostają wynik, i albo gonią, albo uciekają, tak troszkę jest do tego punktu docelowego, także te relacje w tej drużynie są bardzo ważne, ale nie tak ważne jak w sportach zespołowych jednak, także troszkę inny typ, troszkę inny model mamy wypracowywania w drużynie tej ekipy. Żadnej ósemki nie było we florecie i kobiet, i mężczyzn, ale w 16 aż 3 zawodniczki. To jest, no, to... biorąc pod uwagę ogólny występ, to chyba... No, na wszystkie 3 zawodniczki patrzyłem, jak walczyły tą ósemkę i przyznaczę tutaj. A już trener kadry, który jest już po jednym zawale, rzeczywiście nie wyglądał najlepiej, bardzo się denerwował. Wydawało się, że 2 z tych walk 3 mamy na pewno wygrane. Przypomnę, to Hanna Łyczbińska, Martyna Jelińska i Julia Walczyk. Tak, to są te 3 zawodniczki. Tak. No i w zasadzie dwie z nich były bardzo blisko zwycięstw. No niestety nie udało się, to jest właśnie to, co powiedziałem troszkę wcześniej, że musimy się skupić nad tymi ostatnimi trafieniami, jak je zadać, żeby było dobrze. Na usprawiedliwienie 2 z nich, Jelińska była przez 4 miesiące, bo dla nas bardzo ważnym elementem tego, jak nam sobie radzą nasi szermierze życiowo, jest wojsko, tak? Jest taki obowiązkowy kurs, żeby można było aplikować do tego, żeby znaleźć się w armii. 4-miesięczny kurs, no Jelińska jest między styczniem a do końca kwietnia na tym kursie była. Oczywiście jeszcze udało się dzięki uprzejmości i bardzo otwartemu stanowisku wojska przenieść ją z Zegrze do Poznania, w związku z tym mogła tyle